Cześć, chciałam Wam powiedzieć o czymś, co ostatnio się wydarzyło, bo jak wiecie, jestem tutaj w kościele i postaram się to zrobić bardzo szybko. Słuchajcie, wiadomość jest taka, że z Wami zostaję. Taką podjęłam decyzję. Jak wiecie, przyjechałam tutaj sama i podjęłam też ryzyko, ale chciałam Wam powiedzieć, że w Bogu nie ma ryzyka, że tak naprawdę jesteś zaopatrzony, masz wszystko zapowiedziane. I kiedy są oczy zwrócone na Boga i tylko na Niego i na to, co On powiedział, to tak naprawdę nie ma różnicy, czy coś się wali, czy coś się rozwala, bo każda iluzja się rozwali, a to, co Bóg, plan Boży do Twojego życia, on się zrealizuje. I ja nawet kiedy na mnie się niektórzy ludzie patrzyli, że ja coś stracę, to ja wiedziałam, że to jest według ich głupoty. Dlatego, że mądrość Boża, wiecie, to jest ta i wiara, to jest pewność tego. I teraz Wam powiem, co się wydarzy. Zaryzykowałam wszystko, nawet kosztem mojego małżeństwa. Sytuacja wygląda tak. I słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Mój mąż tutaj dojeżdża, bo jest decyzja. Ja przygotowuję teren, również finansowy i mieszkanie. Słuchajcie, zostałam polecona do pewnego biznesu. Wszystko tak się ułożyło, wiecie, bo postanowiłam w ogóle wszystko budować w centrum Boga. Nie gdzieś jak do tej pory, że Bóg jako dodatek do tego wszystkiego, co miałam, do mojego komfortu. Tylko powiedziałam Bogu, że ja chcę wszystko budować wokół Ciebie, a Ty w centrum. Dlatego mam wielką radość z ewangelizacji. Mało tego, zostałam przyjęta przez pewną rozmowę, przez pewnego menadżera. Będę prowadziła sklep. Dali mi w ogóle w ręce 500 000 do dyspozycji, także będę jeszcze zatrudniała ludzi. Taki jest Bóg.